Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza rozgrywka to Highway Race. Gra no, dosyć prosta w swojej konstrukcji, jak widzimy grafiką nas nie powala, ale może być fajna. Dlatego postanowiłem ją wam tutaj zaprezentować. Wrzucamy sobie na początek 3 kredyciki i zaczynamy naszą rozgrywkę. Trzymajcie kciuki! Nie wiem, co tu można robić. A, podskakiwać można, widzę. O, rozwaliłem się, no widzicie. Nie bardzo wiem jeszcze w tej grze co i jak, bo ściąga mnie na tamtą stronę? Aha, czyli tym mogę tylko podskakiwać. Aj. Powinienem podskoczyć. No dobrze. O, masz. Już narobiłem. Nowiuteńki samochód rozbity. Ola Boga! No. Kolejny. Kolejny. O, masz. Znowu to samo. No, ciężko, powiem wam. Gra niby prosta, ale... Nie ściąga, jak puszczę. No. Oj, oj, oj! Po co on zjeżdżał na tą lewą stronę? Co ja tu mogę zrobić? A tu jest chyba karetka, którą muszę przepuścić, nie wiem. Jakiś taki motyw. I co? Koniec gry. Ha. Nie bardzo wiem, dlaczego tą grę zakończyłem na tak dziwnym etapie, w dziwnym momencie. Chyba mi się paliwo skończyło, wiecie? Teraz tak patrzę. Chyba mi się paliwo skończyło. Coś mi się tak wydaje właśnie. Dobra. O, masz. Nie wiem, jak się tankuje jeszcze. Muszę wyczaić, jak się tu tankuje. O. Niedobrze. O, rozbiłem się pobocze. O. Niestety. Znowu się nie udało. Nie, no co się dzieje? Straciłem predyspozycję do jazdy samochodem, czy o co chodzi? O, karetka. No jedź sobie karetką, przecież ja ci nie przeszkadzam w niczym. O, efekt Dopplera, jak się odjeżdża od źródła dźwięku. Znaczy, jak źródło dźwięku się w tym wypadku oddala ode mnie, to jest dźwięk obniżony. Nie wiem, czy żeście zwrócili teraz uwagę. No, fajnie to zemulowali. No dobra, ostatni kredycik. Oj. O ten, barierka się o. O. Do
tutaj widzicie, nie ma w tej grze na przykład przyspieszenia ani hamowania. Po prostu on automatycznie przyspiesza i jedzie coraz szybciej. Jedyne mogę co robić, to skręcać prawo, lewo i podskakiwać. Tyle mogę zrobić. Nic więcej. O. Na przykład. Z tym, że jak podskoczę, to nie mam możliwości w tym momencie sterowania. On po prostu leci sobie do przodu. No tak jak w przypadku skoku, no koła nie mają kontaktu z asfaltem, no i nie ma sterowania. No taka gra. O, tu musimy się wstąpić z drogi. Tu nie ściąga, o. O, widzicie jak? Niższy ton, żeśmy minęli. O, on specjalnie mi drogę zajeżdżał, ten z przodu, widzieliście? Tam gdzie ja byłem, to on specjalnie, on tam. O, no ale co jest, że nie dojechałem? Gdzie miałem się zatankować? Też po drodze nie było żadnego, nie wiem, miejsca do tankowania. Zobaczymy, czy będzie wpis. Nie, nie ma wpisu. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze 3 żetoniki. Zobaczymy, dokąd uda się dojść. Już teraz mniej więcej wiem, o co kaman. Więc powinno się jakoś lepiej mi tutaj poszczęścić. O! Dobrze, ładnie. Oj! Za bardzo skręciłem, odbiłem w lewo. Oj, 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 oj. No, odbiłem się od bandy. O, karetka. Oj, oj, oj. Jedź, karetko. Oj, oj, oj. No i co mam zrobić z tym paliwem teraz? Może po prostu trzeba było dojechać szybciej? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie rozumiem, dlaczego, co z tym paliwem chodzi. Ewentualnie, jak macie jakiś pomysł, co z tym paliwem zrobić, to dajcie znać w komentarzach, bo mam tutaj zagwozdkę drobną, powiem szczerze. O, za daleko pojechałem. O. Oj, 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 oj. Tak rozbijać samochody to tylko chyba ja potrafię. A tak mówiąc, na marginesie, to jeszcze nigdy wypadku żadnego nie miałem. No więc... zaskoczenie, że mi tutaj tak źle idzie. Wypadku, nawet kolizji nigdy nie miałem żadnej. Nie mówiąc o wypadku. No i co mam z tym zrobić? No nie wiem.
No dobrze, ostatni kredycik. Ostatni kredycik, zobaczymy jak mi się poszczęści. A. Nie o to chodziło. Też nie o to chodziło. Oj, oj, oj. No coś marnie, tym razem marnie, nie wiem dlaczego. Muszę się bardziej skupić. O. Tą drogę taką krętą zrobili. Żadnych znaków, żadnego niczego. O masz. No nie. Niestety. No i koniec. Tak myślałem. I wpisu pewnie nie ma. No nie ma wpisu. No nic, mówi się trudno. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!